rozpoczynamy ruły. Będziemy podać wiatr. Ciekawe mieliśmy przy wjeździe. No i tam już musisz od razu mówić. Nie muszę wszystkiego wiedzieć. Taka przygoda. A nie wiem, chyba tak. Tu z boku i już. Pomyślimy, no. No, ciepło się zrobiło. I co? Kupiliśmy rury na wiatę, a przy okazji widzieliśmy trochę fantów. Bo były dobre, jakieś tam fanciki. Dobrej jakości, dobra cena. I tak, wzięliśmy rury na wiatę. Mamy plan, będziemy działać. Materia już na stelaż, można powiedzieć, mamy. A dalej dopiero będziemy myśleć. Jak już postawimy stelaż i zalejemy supy, będziemy wtedy myśleć, jak z dachem będziemy robić. Wszystko wyjdzie w praniu. Dobra. Ściągamy materiał. Cena za rurę 170 groszami. Dalej od razu, nie? No bo nie, czekaj, ja wezmę. Weź jedną, no bo 170 groszami wychodziło. Elegancko. Może ci co przebrunować. Już nie trzeba, wszystko zrobione. 170 groszami, 6 rur, no 1000 zł wyszło, 1050. Bo tak oscylujemy, że oscylujesz około 3000 wyjdzie wiata, nie? No. Same stelaż i dach, bez nie licząc na razie bocznych ścian, bo boczne ściany to będą splandeki. Najważniejsze, byśmy mieli dach i stelaż na ten rok, a w przyszłym roku będziemy działać dalej. Bo do budówkę tu wstawię, może jeszcze dorobię, żeby ciapka trzymać i maszyny, nie? Czy jakiego większego kunia, jak będzie, żeby było gdzie go trzymać, nie? Ziorko, jak się prezentuje? Jak rośniesz ładnie? Jest to przężyto. No przężyto się ruszyło, nie? No mówię ci, całkiem inaczej wygląda. W zeszłym roku się nie chciała tak przejść przez tą pogodę, a teraz... Gdzie masz ścieżki? Tu. Są gdzie ścieżki. Dobra, dawaj te rury. Nie, no widać ścieżkę tutaj. No jedna. Tu jest jedna, druga to nie wiem, bo trochę mokro było, to druga się zaczyna dopiero od połowy pola, bo tu ten kawałeczek dosiewałem, bo tam siedziałem ciapkiem wtedy. To mnie Stachu wyciągał. Dobra, to gdzie te rury? No nie wiem, no. Bo... Czekaj, no. Może położymy je wzdłuż tutaj przyczepy. Opa. Wzdłuż przyczepy tutaj. Te bitkę przestawię i tu je przyniemy. Weźmiemy. Uj, kurde. Tu wsadzimy już. Czy to... A może być na to? Na to by nie było mokre. Nie rdzewiałaby. To dawaj cofniemy jeszcze, tylko do lewej strony wyrównamy tę bitkę. O! Położymy. Dobra. Co? No to kurde, dawaj tam podjedź i wiesz. I przyjedziemy z tymi rurami. Będziemy nosić? Nie wiem, obojętnie. No nie wiem. Bo z rurami będzie już ciężko pchać. Chyba, że 60 dojedziesz. No dawaj. Co? Arba mi zleciała. Leżymy do pierdzielaj, zaś odmam olej idzie. Grzeje, to tylko 60 Stachu. Musi się coś cieknąć, bo nie może za dobrze, jakby było, to też niedobrze. Czekaj, ja mam rękawiczki. No widzisz. Dlatego wziąłem rękawiczki, bo my jedziemy na złą, to sobie wezmę, mówię jakie. Wezmę jakie i już. Jedna ścieżka wyszła, druga też tam jest na środku, ale ona się tam zaczyna tam niżej, za tym bagnem. Mokro było festo. Panie, jak my te rury będziemy ustawiać? Gdzie trzeba ładować w ziemię i kamieniami obkładać, ubijać? O kurwa. Będzie trzeba kamienie mi obkładać, żeby one sztywne były, nie? To akurat fajnie miękko teraz jest, to się będzie dobrze kopało doły. Wąsy trzeba i ja to jak wstawiałem, to robiłem stelaż drewniany i w pionie nie wstawiłem. Trzeba przekątny zrobić. A ty robiłeś wtedy sam, nie? No właśnie. Przekątne trzeba.
We trzech jak będziemy robić, to całkiem inna robota będzie. Kto będzie tym trzecim? Pan Zbigniew. Ale pan Zbigniew to będzie tylko do skoku. Do skoku. No. Myślę, że będziemy robili w sobotę, czy ten. Ja mam od 17 listopada do 22 nocki. Przez miesiąc mamy mieć nocki, no. No zobaczyć, czy się nie coś... Nie wiem, no ja na razie ten, no to tam będę miał dni do odebrania, to najpierw jeszcze kiedyś weźmy, no za jeden dzień powinni się, jakbyśmy wykopali, to powinien być zaraz. Ja będę tu słuchaj, to na słuchaj. No, myślę, że u mnie z wolnym też problem nie będzie. Dobra, mamy to. Zgadać się, gdzie pogoda będzie i wymierzymy tu. Będziemy lać. Co? Kurwa się zjechał. Co? Andrzeja weźmie betoniarkę w ciepło. Ona jest ciut większa od twojej. Widziałeś, no. Pół metra się zrobi towaru. O kurwa, górka. Dobrze, te koparko, żeśmy zgarnęli te górki, bo tu wkurzały tylko. No i jest, towar na... Co? Czyści nam, pomaluje. O, bez kitu, zaimpregnuje. Dobra. Naprawiamy mini awarię. Przy okazji. Stachu kręci wózkiem. I... co? Będziemy rozpinać kombajn, naszykujemy go w końcu, jak Bóg przykazał. Plan deckę będziemy trzeba ściągnąć. O kurde. Opa. Ty, plan deckę ściągniemy z niego na razie. Oko cieszy. Tylko żeby nawozu było. Żeby to podrosło, żeby było to... 3,5 tysiąca ten nawóz. No nie. Na razie 4 tysiące na skupach to... A dzwoniłeś? Czy nie? Nie, widziałem na necie, że tam pisali po forach, że niby 3,5 tysiąca, a tak naprawdę po 4 tysiące jest nawóz. To takie, wiesz, walenie w siula. Gdzie jest nóż? Co? Jest taki pomysł. Widziałeś, nie wiem, agrolovers miał pryskać teraz. Że są jakieś kurwa bakterie, co pobierają azot z tego. Z powietrza. Nie widziałem. Jest teraz taka jakaś nowa technologia za azotem. 1000 zł płacisz. No. Masz chyba na 2 hektary tego, czy na 3. Za 1000 zł aż? Za 1000 zł, no. O kurwa, drogo. No ale to ci jakoś potrafi wyprodukować 50 czy 60 chyba, jak się nie mylę, tego. Azotów czysty z chłodniku. Azotów. Muszę zobaczyć, bo ciekawy temat. Agrolovers. Ciekawy temat. Ja widziałem już to. No. Mi się już raz daleko mi się to raz pojawiło. A jak, czekaj, jak to się nazywa, bo jakąś reklamę. Ja mam jakąś reklamę na TikToku bodajże. No. Czy na YouTubie, że. Że co? Że jakiś właśnie oprys, coś tam, coś biostymuluje, coś tam, wiesz, nie wgłębiałem się i się to pokazywało. O, weź tutaj też. Dobra. Dobra. Co? Czekaj, nie słyszę.
No mam tu nożyk, bo miałem taką fajną kosę zrobioną i nie wiem gdzie jest. Biorę nożyk, żyletkę wziąłem z tego. No kurwa, nie może się lać, no. Że tu siedział chyba z godzinę, że modził, jak to porobić tak, żeby mi się nie lało na wycąsacze tu, nie? Dawaj ją do zbiornika. Wrzucimy? Będziemy uruchamiać. Te rurę otworzymy, wysypiemy resztę ziorka. Jest tam odwiązane wszystko? Może na drugą stronę? No ładnie tu. Nie moknie. Kurwa, hopie. Tam się, tu się trochę gdzieś skreplało. Jakaś kropka. Może jakaś kapka leciała, nie? Ta wiata to jest wiata, kurwa, będzie. Zobacz, jak tu ma 4 metry, to ta wiata dotąd będzie. Gdzieś 5 metrów, nie? Tak się będzie tak zaczynał. Ty! Tyle ci powiem, że ta kamera to się jebie. Tak? Powiedz widzom, jak ten bizon wygląda? Bez plandeki? Jak dziewica bez majtek, ale bez bobra. Nie wiem, czy usłyszeli, ale może usłyszeli. Tak. Dolejemy trochę jeszcze robki, bo dzisiaj jest akcja zdejmowanie headeru, jak już pewno Karol wspominał wcześniej. Na co ci śrubokręt? A po co? Pokręcisz, ja tam będę pompował. Nie akumulatory, żeby tu nie leżały. Jak już postawimy go, to schowam je do garażu. Przygotuję na nie miejsce, tam gdzie ciepło. To do domu by trzeba było. No to zaraz. A tam, do tamtego, no. Żeby cię pusto było. Tam jeszcze troszkę pokazana temperatura, jak... Odpacie. Dobra. Zupki dolane. To dzwoni do mnie. Ale co tam, Misiu? Akumulatory skręcę w kombajnie. Akumulatory w kombajnie. Jedziemy kosić kukurydzę. Jedziemy jak tutaj kukurydzę kosić. Tak, było. No jaką kukurydzę? Na sąsiedzkiej wsi. Ja no żartuję. Nie ma przystawki, żeby kosić kukurydzę. Hederem by dał radę. Heder będziemy rozpinać. Odpalanie bizona. Po przerwie. Cold start, żeby nie było. Poza do kabiny. A tu jest kosa! Kurwa, właśnie to o tej mówiłem! Ja nie mogę! Ale kosę masz, ja pierdzielę! No co, źle ogarnięta? A wiesz jak tnie? Co? A wiesz jak tnie? Ach, ten zapaźnik! Nie ma nic! Co? Nie ma nic! No, bo spada ci się, nie? No kręć, ja będę pompował. A, czujesz opór? No. Dobra. Chmurę puścił. Nie ten, dymu chmurę puścił. A. No dawaj!
Palimy. Stał długo to. Daj mu jeszcze tam na pompce. To go tam przepompuj jeszcze. Koleżanko, zgubiłaś się? Dobra. Ciśnienie od razu skoczyło. Stachu walczy. O! To jest, to powoli. Trytytki miałem sobie wziąć ten. No właśnie, to Piotruś dał. Ciśnienie dobre pokazuje. Na razie pokazuje dobre. Dobrze, dawka na pompie jest dana na tym. Dobra, hydraulika. No. Jak ci? Dalej napompuję ciśnienia. Ruszę. Czekaj, no. Mogą sam na siłownikach wyszedł do góry. Dobra, że chodź. Co teraz mamy? W sumie już wycieków z hydrauliki były jakieś jeszcze? Nie. Tutaj chyba coś kapie z tych rurek. Z jednego łącza. Ten jest zrobione. To już jako tako wycieku nie mamy. No nie, tylko to pod kabiną, żeby zrobić, nie? Aha, no tam też. Rozdzielać. Zimny olej. Ile to już jest? 3 miesiące od żniw, czy więcej? No koniec listopada. 3 miesiące, bo zaraz leci już. Nie koniec listopada, października. Listopad będzie. Jest. 29, to my byliśmy w połowie żniw, 3 miesiące temu. 23 lipca wyjechaliśmy pierwszy raz na pole. 23? No, pamiętasz? A drugą zmianę miałem. Tak. To z deszczem kosiłem mu... tego, dobrze, że my wtedy skosiliśmy ten kurde jęczmień, nie? Bo potem padało znowu i znowu wystał. Wtedy to już by go opierdzieliło do końca, nie? Jedź! Jedziemy rundkę, niech się koła rozruszają. Widzisz coś tym lusterkiem? O? Widzisz coś tym lusterkiem? Nie, ale kurwa, arbitra coś było. Kolej doleci do niego. Co nie chodzą? Ruszają się koło? Będą tutaj iść. No.
się zapowietrzył. Powietrzowy.